bo jest pani jedną z niewielu wokalistek, z którą Michał Wiśniewski nie wziął ślubu. Ja muszę o to zapytać. Jak pani uległa urokowi Michała Wiśniewskiego? Ja też tego nie wiem. Nie, no Michał jest ekstra facet, ale jakoś tak nie wiem. No my się bardzo przyjaźnimy, w ogóle rozumiemy się bez słów. Więc jakby no nie traktowałam nigdy go jako swojego partnera w sensie takim miłosnym, ale ogólnie to bardzo się lubimy i być może gdybyśmy mieli szansę dłużej, nie wiem, poprzebywać totalnie sami, to może byśmy się zakochali, ale no tak się po prostu nie stało. No, tak, no właśnie, bo tak nawet u nas w redakcji o tym rozmawialiśmy, że jak to w ogóle się stało, bo pani jest mega atrakcyjna, Michał Wiśniewski też ma w sobie ten urok i ten błysk wokół. Kobiety jak swego czasu szalały na punkcie Michała, a tutaj jednak udało się oddzielić pracę od życia osobistego. Udało się, ale to jest właśnie fajne, że jestem tą kobietą niezdobytą przez Michała Wiśniewskiego. O Jezu, jak pięknie. Jest coś w ale tym, teraz to się przyjaźnicie i macie ze sobą cały czas mega kontakt. Oczywiście, mieliśmy zawsze kontakt. Nigdy nie było tak, że była jakaś taka długa przerwa pomiędzy jakimiś telefonami. Cały czas mieliśmy kontakt. Moje odejście było świadome. Michał wiedział, dlaczego ja odchodzę, ale to nie zmienia faktu, że się bardzo lubimy. Po prostu. Pięknie. No przyjaźń, to jest taka prawdziwa przyjaźń na lata, zweryfikowana przez wiele lat. Mega ekstra. Naprawdę, to jest fajne, bo ja nie mam z wielu ludźmi takiego flow. Z Michałem to mam, że patrzymy na siebie, nie musimy nic mówić. Po prostu wiemy. Rozumiecie się bez słów. No jakoś tak wychodzi. Wow, pięknie.